Siedlęcin to spora wieś w parku krajobrazowym Doliny Bobru, położona w gminie Jeżów Sudecki, oddalona o około 5 km od Jeleniej Góry. Do miejscowości dojechać można wygodnie środkami komunikacji miejskiej, prowadzą tutaj również niezbyt uciążliwe trasy piesze i rowerowe. Przystanek autobusowy znajduje się tuż obok bramy wjazdowej do zabudowań folwarcznych przy ulicy Długiej 21. Drogę wiodącą pomiędzy mocno zrujnowanymi budynkami gospodarczymi zamyka wielka kamienna wieża, będąca obok XVI-wiecznego kościoła świętego Mikołaja, główną atrakcją Siedlęcina. Obronne wieże mieszkalne powstawały na Dolnym Śląsku na przełomie XIII i XIV wieku jako rezydencje rycerskie. Ich budowa była wynikiem zakazu wznoszenia przez prywatnych feudałów samodzielnych zamków. W ten prosty sposób władcy starali się zabezpieczyć przed ambicjami bogacących się i rosnących w siłę rycerskich rodów. Idea mieszkania w murowanych wieżach została szybko zaaprobowana przez przedstawicieli ówczesnej elity sprawującej wysokie urzędy państwowe i posiadającej obszerne włości. Siedlęcińska wieża jest jedną z najwspanialszych i najlepiej zachowanych tego typu budowli w Europie Środkowej. Ze względu na swoje rozmiary i stan zachowania stanowi obiekt niezmiernie ważny dla badaczy średniowiecza. Analiza zachowanych tutaj reliktów stwarza unikalną szansę odczytania pierwotnego układu pomieszczeń i ich funkcji. Pomimo rozległych i bardzo zaawansowanych badań o ludziach okresu średniowiecza i ich życiu codziennym wiemy bowiem niewiele, a wyobrażenia o tej epoce więcej mają wspólnego z fabułą znanych filmów i romantycznych powieści niż z rzetelną historyczną wiedzą. Data wzniesienia wieży w Siedlęcinie została ustalona na podstawie analizy dendrochronologicznej, czyli badania wieku drewna użytego do budowy obiektu. Wyniki tych badań wskazują na rok 1314 lub 1315, a zatem na początek panowania Henryka I Jaworskiego, którego inwestycje wieża prawdopodobnie stanowiła. Książę mógł być również inspiratorem znakomitych polichromii pokrywających ściany wielkiej sali rycerskiej znajdującej się na drugiej kondygnacji budowli. Kolejnym właścicielem obiektu był Bolko II, książę Świdnicki, a po jego śmierci wieżę nabył rycerz Jan von Redern, przedstawiciel rodziny, w posiadaniu której wieża znajdowała się do pierwszej połowy XV wieku. Redernowie byli najprawdopodobniej również fundatorami malowideł o treści heraldycznej, które dotrwały w niezłym stanie do czasów współczesnych. Wygląd budowli z czasów Redernów w znacznym stopniu różnił się od dzisiejszego. Wieża usytuowana była w pobliżu ważnego traktu łączącego Jelenią Górę z Wleniem i Lwówkiem. Położona w dolnej części wsi, otoczona nawodnioną fosą i przypuszczalnie murem, dawała możliwość kontrolowania zarówno drogi wodnej korytem Bobru, jak i pobliskiego duktu dla pieszych i jezdnych. Widać ją było niewątpliwie z daleka. Wzniesiona na podstawie prostokąta o bokach 15 i ponad 20 metrów, posiadająca mury grube w przyziemiu na około 3 metry, wieża składała się z kilku kondygnacji nadziemnych oddzielonych stropami, z których najwyższa, otoczona blankami, stanowiła platformę obserwacyjno-obronną. Najprawdopodobniej po pożarze w roku 1575 dokonano istotnej przebudowy obiektu, który podwyższono o jedno piętro, zamurowując krenaż, wstawiając tam okna, do każdej kondygnacji dodając wykusze pełniące funkcję latryn, a całość przykryto czterospadowym gontowym dachem. Jeszcze dzisiaj, przyglądając się uważnie belkom stropu sali rycerskiej, możemy dojrzeć tam ślady płomieni.
Interesujący jest również sam sufit sali rycerskiej, zbudowany z potężnych mączewiowych belek, z których przynajmniej kilka pamięta pewnie czasy powstawania wieży. Kolejna przebudowa wieży, polegająca na częściowym zasypaniu fosy oraz dobudowaniu barokowego dworu, miała miejsce w wieku XVII. Natomiast remont więźby dachowej i wymiana niektórych stropów dokonana została w wieku XIX i XX. Od grudnia 2001 roku właścicielem zabytkowej wieży jest Fundacja Zamek Chudów, która udostępnia obiekt turystom od wtorku do niedzieli. W poniedziałki wieża jest zamknięta. Od maja do października włącznie zabytek można zwiedzać od godziny 10 do 18. Od października do kwietnia natomiast wieża zamykana jest 2 godziny wcześniej. Do wieży wchodzi się od strony budynku mieszkalnego, pełniącego dodatkowo funkcję kasy, punkt sprzedaży pamiątek, folderów turystycznych i książek związanych tematycznie z historią budowli. Przed domem podziwiać możemy starą lipę, wyglądającą jakby powstała z połączenia 2 oddzielnych drzew. Mieszkańcy Siedlęcina mówią o lipie sądowa. Takie miano przylgnęło do drzewa z nieznanych powodów, ponieważ o ile wiadomo, lipa, chociaż stara, nigdy nie miała nic wspólnego z sądownictwem ani sferowanymi przez gminne sądy wyrokami. Dziedziniec wyłożony polnymi kamieniami doprowadza nas po kilku krokach do schodów zwieńczonych portalem, przez który wchodzimy na parter wieży służący niegdyś celom gospodarczym i obronnym. Stromymi, drewnianymi schodami wchodzimy na pierwsze piętro, gdzie w obszernej, lecz pustej sali zwraca uwagę zwiedzających wielki piec, który niegdyś ogrzewał znajdujące się tutaj pomieszczenia mieszkalne i właściwą kuchnię. Stąd wchodzimy na kolejną kondygnację, gdzie zwiedzających czekają właściwe atrakcje w postaci wielkiej sali rycerskiej, której ściany pokrywają piękne, średniowieczne malowidła, odkryte w 1880 roku i w następnym dziesięcioleciu częściowo odsłonięte. Polichromie ukazane w całości w roku 1936 poddane zostały niezwłocznie nieudolnej konserwacji przez Johana Drobka, który powierzoną mu pracę najzwyczajniej spartaczył. Pomimo tego określić można czas powstawania malowideł i ich tematykę. Polichromie sali rycerskiej zajmują powierzchnię ponad 33 metrów kwadratowych ścian. Wykonane zostały techniką alseco na podbiale wapiennej, to znaczy pokrywaniu barwnikami suchego tynku skrapianego wodą wapienną. Fundatorem oraz najprawdopodobniej pomysłodawcą tych oryginalnych dekoracji był wspomniany już uprzednio Henryk I Jaworski, który wykonanie malowideł zlecił około roku 1345. Niestety, zamówienie nie zostało zrealizowane do końca. Prace najprawdopodobniej przerwane zostały śmiercią księcia. Autor polichromii pozostaje nieznany. Jednakże styl oraz wysoki poziom artystyczny prac wskazują, że wywodził się najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej północno-wschodniej Szwajcarii i w swoim czasie był twórcą znanym i cenionym. Przerwane prace podjęto około roku 1368 na zlecenie Redernów, nowych właścicieli wieży i skoligaconych z nimi cydliców. Z tego też czasu pochodzą istniejące niejako obok właściwego tematu polichromii dekoracje heraldyczne, ale wykonywał je już naśladowca starego mistrza, być może któryś z jego uczniów.
Niezależnie jednak od tego, kto kontynuował pracę przy ściennych malowidłach, dzieła nie dokończono także i tym razem, pozostawiając w wielu miejscach artystyczne zamierzenie w fazie szkiców. Walorem, który w zdecydowanym stopniu wyróżnia siedlęcińskie polichromie, jest rzadki jak na owe czasy świecki charakter przedstawionych treści. Nie brakuje w nich także odwołań i przesłań religijno-moralizatorskich. Punktem centralnym ekspozycji jest wizerunek świętego Krzysztofa, którego postać dzieli malowidła na dwie różne pod względem tematu grupy. Po lewej stronie przedstawione są dwie pary – rycerza i mężatki oraz rycerza i panny. Poniżej znajdują się w grobach zmarli. Po prawej stronie namalowane zostały sceny rycerskich przygód, które kontynuowane są także na niepomalowanej ścianie zachodniej. We wnęce okiennej widnieją ilustracje odwołujące się do postaci biblijnych oraz chrześcijańskich apostołów i proroków. Historycy sztuki długo nie byli zgodni, co przedstawiają siedlęcińskie malowidła. Duża w tym zasługa wspomnianego wcześniej Johana Drobka, który w trakcie nieudolnie przeprowadzonych prac konserwatorskich w znaczący sposób zmienił pierwotną treść polichromii. Najbardziej prawdopodobne i tłumaczące zarazem wszystkie przedstawione sceny jest założenie, że salę rycerską zdobi cykl opowieści o najwybitniejszym z rycerzy okrągłego stołu, Lancelocie z jeziora. Polichromie obrazują najważniejsze epizody życia tego rycerza, w tym także początek i koniec jego chwały oraz wielkości. Ekspozycja polichromii znajdujących się w sali rycerskiej siedlęcińskiej wieży została tak zorganizowana, że nawet ci zwiedzający, którzy nie znają legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu oraz licznych romansów nawiązujących do tej opowieści, bez trudu znajdą właściwą metodę odczytywania kolejnych obrazów. Jest to możliwe dzięki opisom umieszczonym na tablicach informacyjnych ustawionych w pobliżu omawianych scen. Znajdujemy tutaj ilustracje mówiące o młodości Lancelota i jego kuzyna Lionela, opisy podróży i bohaterskich czynów rycerza, a także historię jego wiarołomnej miłości do Ginewry, małżonki króla Artura. W tym kontekście bardziej zrozumiała staje się obecność świętego Krzysztofa, który występuje tutaj nie tylko jako patron dobrej śmierci, ale także jako opiekun rycerzy, wzór postawy chrześcijańskiego wasala. Symbolizuje on zatem niewzruszoną wierność Chrystusowi, która cechować powinna każdego prawdziwego rycerza, a której w przełomowym momencie życia zabrakło Lancelotowi. Wnioskując z przedstawionych scen, możemy się tylko domyślać, jakie malowidła zdobić miały zachodnią i północną ścianę sali rycerskiej siedlęcińskiej wieży. Bardzo źle zachowane szkice scen batalistycznych dotyczą być może bitew kładących kres królestwu Artura i zamykających opowieść o życiu i czynach najwybitniejszego z jego rycerzy. Być może niektóre z tych scen przedstawiać miały Ginewrę i Lancelota szukających pokuty i przebaczenia w klasztornym odosobnieniu. Tego niestety możemy się dzisiaj jedynie domyślać. Turystów lubiących piesze wycieczki namawiamy na godzinny spacer brzegami Bobru w kierunku Jeleniej Góry. Z Siedlęcina prowadzą tam dwa szlaki, zielony i żółty. Obydwa wygodne i łatwe do przejścia nawet dla niezbyt wprawnego piechura. Po drodze podziwiamy malownicze widoki płynącego skalistym korytem Bobru i okolicznych wzniesień porośniętych mieszanym lasem. Za kolejnym zakrętem trasy wita nas gościniec Perła Zachodu. Zbudowany w latach 20. minionego wieku na stromym wzniesieniu, skąd roztacza się przepiękny widok na położone naprzeciw skały, do których wiedzie przerzucony przez rzekę most. W czasach przed II wojną światową znajdująca się tutaj gospoda była celem wycieczek większości turystów odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską.
Na sobotnie niedzielne spacery wybierali się w to urokliwe miejsce również mieszkańcy Jeleniej Góry i pobliskich miejscowości. Po wojnie atrakcyjność tego miejsca znacznie spadła za sprawą coraz bardziej zanieczyszczonych wód Bobru. Obecnie okolica Perły Zachodu przeżywa swój turystyczny renesans, a od kilku lat gościniec jest połączony z Jelenią Górą bardzo wygodnym szlakiem pieszo-rowerowym, prowadzącym pod skalistymi, ale bardzo malowniczymi stokami okolicznych wzgórz.